wszystkich do domu. Jesteście gotowi na ten bieg? No, jak słyszę taką odpowiedź, teraz serce się raduje. Za chwilę rozpoczniecie trasę biegu Woler 2. Myślę, że wszyscy wrócą z tego biegu. Czekają tutaj medale. Możemy zaczynać. Proszę bardzo, na każdego tego zyskuje! Dzięki Młodzie! Dzięki wielkie brawa! Wszyscy jeszcze raz na razie uczestniczą! Jak było? Trudno. Trudny? A ty biegłeś w zeszłym roku? Tak. I cięższy był bieg niż w poprzednim roku, czy łatwiejszy? Trochę łatwiejszy.
Jedno okrążenie 7,5 km i pamiętajcie, mówię za wszystkich, wszyscy za jednego. Para! To kurde, to już jest taki...
bo nie wyciągnę was. To jest pierwszy, drugi. Dojdę! Dojdę! Szanowni Państwo, ci ciemni oficerowie Armii Krajowej to kwiat polskiego państwa podziemnego w okresie II wojny światowej. W nocy z 9 na 10 kwiecień 1944 roku, niewiele ponad 2 kwadranse po północy, dokładnie tutaj w Kołakowskim Lesie, wylądowali ci ciemni. Kapitan Benon Łastowski, Łobuz, major Tadeusz Korungę, Osa Witold, kapel Henryk Waniek, Pływak i podporucznik Stefan Starbabał, późniejszy generał. Operacja nosiła kryptonim numer 2. Cichociemność zwrócona na placówkę o konspiracyjnej nazwie Imbryk. Cisi bohaterowie Dąbrowieckiej i Radzymińskiej ziemi przygotowali tu placówkę odbiorczą. Zabezpieczyli teren, powitali swoich towarzyszy broni, a następnie zapewnili im transport. To dzięki nim operacja desantowa WLF-2 zakończyła się sukcesem. Bądźmy zawsze dumni z Polski. Cześć i chwała bohaterom! Stajemy do uroczystego apelu pamięci, aby w 73. rocznicę lądowania żołnierzy cichociemnych i zrzutu broni pod Kołakowem i Radzyminem uczcić wszystkich, którzy podczas II wojny światowej walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Thank you.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już koniec. Mam nadzieję, że w następnym roku spotkamy się również w takim przedgronie z nowymi pomysłami na czynienie już wtedy 74. rocznicy Żółtego Uszkodzenia w Kołakowie. Dziękuję bardzo.